Mucha. Mucha. Mucha, jak to na wsi. No, te wstępy. Wstępy. No te wstępy to trochę spod kontroli zaczynają się wymykać. Dzień dobry. Dziś dwa telefony i dwa cele. Pierwszy to wyjaśnić, czemu w przynajmniej jednym z nich płynie latynoska krew, a drugi to zboże trzeba wyjaśnić. To jest kanał Twoja Rzecz. Mamy niedzielę, a zatem muzyka. Luna de noche, canto por ti. Dużo łatwiej recenzuje się urządzenia, co do których zdania są podzielone. Z iPhone'em wiemy jak jest. Trzech lubi, czterech nienawidzi, a kolejni trzej krytykują, by potem i tak z nich korzystać. Flagowe Samsungi też polaryzują. I to nawet w ramach środowiska ludzi korzystających tylko z serii Galaxy S. W takich okolicznościach po prostu kręcisz swój materiał, wymieniasz subiektywizmy i jakoś to się kręci. W komentarzach z reguły zdania są podzielone, czyli taki chleb powszedni tech YouTube'a. A w przypadku dzisiejszego bohatera sytuacja jest inna, bo ten akurat PR ma bardzo dobry, nienaganny wręcz. I nieważne, czy mówimy o recenzentach czy użytkownikach, wspólne wnioski są zbieżne. OnePlus 12 po prostu dowozi. Ja do tej wesołej lokomotywy dosiadłem się ze sporym opóźnieniem, ale pełen nadziei, że też doświadczę tej kompletności modelu 12. I no powiem wam, że to latynos wśród smartfonów. Uśmiechnięty, radosny, pełen emocji. I choć nie jest ideałem, bo znalazłem tu kilka rzeczy, które osobiście nie do końca mi odpowiadają, to muszę przyznać, że ten telefon uczy wybaczać. Przy tym postanowiłem schemat nieco złamać. Co do zasady to jest film o 12, ale w tym wszystkim postanowiłem osadzić też model z dopiskiem R, bo zapewne znajdzie się jakaś węższa grupa osób zadająca sobie pytanie, na czym polegają kompromisy, jakie należy zaakceptować przy telefonie, który w zależności od wersji jest tańszy od 800 do 1300 zł względem flagowca. No i mało to, nie mało, zależy jak na to spojrzeć. OnePlus dokonał kilku cięć, które dla każdego będą ważyć inaczej. Dotyczą ładowania aparatu, minimalnie też rozmiaru, rodzaju pamięci masowej i kilku innych mniejszych rzeczy, które nie każdy zaakceptuje przy telefonie za ponad 3000 zł, bo w tym segmencie wybór jest już całkiem spory. By go ocenić, przez pierwsze dwa tygodnie używałem 12, a potem na tydzień przesiadłem się właśnie na R-kę, by zobaczyć na ile ta zmiana będzie uciążliwa, dostrzegalna, czy te kilkaset złotych można przeznaczyć na coś innego, czy jednak nie. Dziś już wiem, ile temu modelowi trzeba wybaczyć, ale o tym później. Największy znak zapytania w kontekście 12 miałem przy jej wyglądzie. Chodzi o bryłę, kolorystykę, fakturę pleców. To wszystko dla osoby przyzwyczajonej do stonowanego i rok po roku tylko lekko modyfikowanego iPhone'a zdaje się być dość efekciarskie. Szczególnie mam na myśli wersję szmaragdową, która trafiła w moje ręce. Na żywo telefon robi jednak zdecydowanie lepsze wrażenie, choć do ogromnego, błyszczącego kołnierza okalającego obiektywy w dalszym ciągu się nie przekonałem. Natomiast już wygląd szklanych matowych pleców z lekką grafiką spodobał mi się bardziej, ale no, bez bicia. Muszę się przyznać, że mam słabość do zieleni we wszelkich jej odmianach. OnePlus na pewno nie jest nudny. Nieważne, czy w wersji czarnej, czy szmaragdowej zwraca uwagę, a jego przód budzi znajome wspomnienia. Bo nie można nie odnieść się do profilu całej obudowy, która stanowi dla mnie jakiś taki powrót do przeszłości, gdzie skojarzenia ze starszymi Samsungami Galaxy S są bardzo mocne. O ile do tyłu jakoś się przyzwyczaiłem, tak zagięcie wyświetlacza i krawędzie boczne o profilu klina powodowały, że telefon nie był dla mnie tak wygodny jak iPhone czy Samsung S24 Ultra, odczuwalnie wrzynając się w dłoń i paradoksalnie, taka obudowa nie poprawia chwytu, a ten telefon jest potwornie śliski. W tym roku za sprawą przesiadki na największe smartfony postanowiłem zrezygnować z etui i obsługa OnePlusa. W ten sposób budziła u mnie największą niepewność.
Tylko zależy mi na tym, żeby nie zostać źle zrozumianym. Ten telefon jest wykonany bardzo dobrze, a podczas testów absolutnie nic z jego konstrukcji nie wzbudziło moich wątpliwości. Przyciski pracują z mocno wyczuwalnym klikiem. No, mogłyby być jedynie nieco szersze, ale to już zostało wymuszone przez wcześniej wspomnianą bryłę, która minimalizuje szerokość bocznych ramek. A tak jeszcze w temacie ekranu, lecz jeszcze bez wchodzenia w kwestię jego parametrów. Dla mnie to jego zagięcie jest mocno niefortunne i jestem zadeklarowanym przeciwnikiem tego rozwiązania. Chodzi tylko o jedną rzecz. Późniejszy dobór szkła ochronnego do takiego panelu jest utrudniony i nawet nie chodzi mi o problemy z dostępnością, bo te raczej na pewno nie występują. Chodzi o to, że trudniej dobrać szkło, które będzie się dobrze trzymać, bo przy zagiętym profilu ono musi być optymalnie wycięte, a wszelkie wypaczenia będą skutkować jego odklejaniem się. Oczywiście można to zbagatelizować, ale przez lata dość napatrzyłem się na pielgrzymki za kolejnymi szkłami najpierw użytkowników Samsungów od S7 Edge w górę, a potem P30 Pro od Huawei'a. Tego typu ekrany zawsze trudniej zabezpieczyć, a przy okazji najczęściej dobre szkła są odczuwalnie droższe. Drugi detal jest taki, że etui do takiego telefonu z reguły jest nieco agresywniej wycięty na bokach, żeby nie utrudniać gestów krawędziowych i ogólnie by cały ekran był widoczny, a przez to jest też bardziej narażony na przypadkowe uszkodzenie. To takie czysto użytkowe uwagi i pierwsza rzecz, którą temu telefonowi trzeba wybaczyć. Poza tym w zasadzie każdą z tych uwag można zastosować też do 12R z tą małą różnicą, że ta jest odrobinę mniejsza, co subtelnie poprawia jej chwyt, a w niebieskiej wersji, która do mnie trafiła, telefon nie jest matowy, a błyszczący, co ładnie wygląda tylko przez moment, by po chwili zacząć zbierać mocno odciski palców. Zostawiając jednak na boku kwestię zagięcia ekranu, muszę przyznać, że ten panel jest świetny. Wprawdzie między bajki trzeba włożyć informację o jasności szczytowej wynoszącej 4,5 tysiąca nitów, ale tak życiowo, zwyczajnie, wziąłem ten telefon w garść, wyszedłem na dwór i zestawiając z iPhone'em, był subtelnie jaśniejszy. Przy tym to wyświetlacz o ogromnej czułości, warstwa dotykowa pracuje z wartością odświeżania sięgającą do 1000 Hz i da się wyczuć, że ta reakcja na smaganie palcem po ekranie stoi na bardziej wyśrubowanym poziomie niż w iPhone'ie. To jest zresztą coś, co oba OnePlusy ze sobą dzielą, bo poza subtelnie mniejszą przekątną, 12R ma tak samo jasny ekran, również dysponuje 120Hz odświeżaniem treści, ale z jakiegoś powodu w ustawieniach nie ma możliwości wyboru automatycznego dostosowywania wartości odświeżania jak w klasycznej 12. Trzeba wybierać między standardowymi 60Hz a wysoką wartością 120Hz. Poza tym model droższy dysponuje jeszcze oczko wyższą rozdzielczością ekranu do wyboru, co jednak z naturalnych przyczyn wpływa na wydajność baterii, więc tu nie dla każdego będzie to realna przewaga. Gdybym miał być bardzo cierpliwy, to przyglądając się z bliska proporcjom ekranu w obu modelach można dostrzec, że dolna ramka jest minimalnie szersza od tej nad ekranem. To coś, z czym poradzono sobie w Samsungu S24 Ultra, a tu ta symetria w dalszym ciągu jest subtelnie zaburzona. Ale nie mam przekonania, czy tak zwany normalny użytkownik zwróci na to uwagę. Pewnie nie. Czyli kolejna rzecz, którą należy OnePlusom wybaczyć. I tak cały czas nawołuję, by temu telefonowi coś wybaczać. Oczywiście intencjonalnie to robię, bo to często są detale, które nie wpływają na dobrostan użytkownika, a w kwestiach fundamentalnych tematy są zabezpieczone. Ten ekran czerpie pełnymi garściami z możliwości, jakie daje system. Mamy bardzo rozbudowane Always On Display. Same możliwości personalizacji ekranu głównego również są potężne, a przy tym estetyka całego systemu zaspokaja potrzeby osób lubiących prosty i czytelny interfejs. Ja tu czułem się bardzo swobodnie, czego nie mogę powiedzieć na przykład o nakładce Samsunga. Jakiś czas temu recenzowałem dla Was Nothing Phone 2a i komplementowałem tamtejszą nakładkę, ale tam jednak bardziej zaingerowano w wygląd w porównaniu z czystym Androidem, tak tu, w OnePlusach. Choć modyfikacje dalej są widoczne, to jednak widać, że tu koszula ma być bliższa oryginalnemu ciału i ducha robota z numerem 14 wyraźnie tu czuć. Tę nakładkę naprawdę można pokochać za to, jak wiele elementów można w niej dostosować pod siebie, a przy tym zachować spójność z całym systemem. To zdecydowanie jest plac zabaw, ale taki, w którym ktoś faktycznie dopilnował, by dostępne zabawki były na nim użyteczne. Tu moim zdaniem dzieje się najwięcej, biorąc pod uwagę, jak ciężko obecnie o wyróżnienie się z tłumu. Pierwsza sprawa z mojej perspektywy to kodeki dźwięku bezprzewodowego obsługiwane przez Bluetooth. Podczas gdy na przykład w Samsungu S24 Ultra, a o iPhone'ie już nie wspominając, nie mamy do wyboru pełnej puli. Tak tu, kompromisów nie ma. No, prawie nie ma, bo znów trzeba będzie coś wybaczyć. Wspierany jest zarówno LDAC, również kodek LHDC, jak i niemal wszystkie wersje aptX z aptX Adaptive włącznie. Nie ma tu tylko
i Ash i jego odmiany Luzless opisywane jako Snapdragon Sound. Z marek szeroko dostępnych na polskich rynku obecnie oferuje go jedynie Sony, Xiaomi i mniej popularne telefony Asusa. Biorąc jednak pod uwagę, że najnowsza odmiana aptX-a jeszcze się nie upowszechniła, to można przyjąć, że oba OnePlusy obsługują wszystkie najpopularniejsze kodeki, a to czyni je elastycznymi przy dobieraniu sobie dowolnych słuchawek. Minus muszę postawić przy ich przewodowym podłączeniu po USB-C, bo oferowana wtedy głośność maksymalna jest na rozczarowującym poziomie. To jakieś 30% niższy poziom niż w iPhone'ie, co jest trochę podobnym przypadkiem do S24 Ultra. Tu nie chodzi o to, by niszczyć sobie bębenki, ale jednak skala dynamiki dźwięku oferowana przez wyjście USB-C w OnePlusie jest odczuwalnie niższa i nawet wyrównując głośność do poziomów zbliżonych z iPhone'em, 15 Pro Max oferuje wtedy bardziej rozdzielczy i bogatszy w tzw. werwę dźwięk. Zatem siłą obu OnePlusów jest słuchanie muzyki w sposób bezprzewodowy i tu mamy pełny szwedzki stół. Luna de noche. Zatem w obu OnePlusach bardzo dobrze spisują się głośniki, choć dalej wyżej cenię sobie iPhone'a. Tu nie chodzi o głośność, ta jest na tym samym poziomie, nie chodzi też o ilość basu, bo tu też dwunastki nie mają się czego wstydzić. Chodzi o lekką przestrzenność dźwięku, którą iPhone jest w stanie oddać nawet z poziomu wbudowanych przetworników, podczas gdy w OnePlusie muzyka jest bardziej skondensowana. Jest tu też dodatkowa wirtualizacja dźwięku do postaci przestrzennej, poza Dolby Atmos, które też jest wspierane. Niemniej tu zalecam metodę prób i błędów. Ja wolałem pozostać przy tym, co oferuje właśnie standard Dolby, bo wirtualizacja producenta owszem, czyniła dźwięk bardziej przestrzennym, ale przy tym nawet sceny, które w filmie odbywały się na powietrzu, to dialogi w nich brzmiały, jakby toczyły się w zamkniętym pomieszczeniu. Tu niezmiennie liderem na polu skutecznej wirtualizacji pozostaje dla mnie niszowa Xperia 1, która bez względu na to, jakie słuchawki się do niej podłączyło, to po aktywacji tego trybu wyciągała z nich bardzo sugestywny dźwięk przestrzenny. Nie zmienia to faktu, że opcji dźwiękowych w OnePlusie jest bardzo dużo i entuzjaści grzebania przy nich będą bardzo zadowoleni. Takim nieoczywistym atutem może okazać się nadajnik podczerwieni, który pozwala sterować np. dekoderem telewizji i kiedy się nim pobawiłem, okazało się, że działa szybciej niż dedykowany pilot dodawany do mojego dekodera. Kolejna sprawa to bateria, która w tym telefonie nie zawodzi. To poziom porównywalny z flagowymi Samsungami, a półtora dnia można uzyskać dość swobodnie. To też wynik odczuwalnie lepszy od oferowanego przez największego iPhone'a Pro, który swobodnie potrafi wytrzymać jeden taki naprawdę intensywny dzień pracy. Na tym jednak rozmowa o zasilaniu skończyć się nie powinna, bo ogromnym atutem szczególnie klasycznej dwunastki są temperatury pracy, które są po prostu higieniczne. Ja w zasadzie przez te 3 tygodnie typowego użytkowania, uwzględniającego nagrywanie filmów, robienie zdjęć, oczywiście też dzwonienie, również w formie wideokonferencji, czy korzystania z telefonu w słońcu, w żadnym z tych scenariuszy tego telefonu nie udało mi się rozgrzać na tyle, by stało się to godne odnotowania. Mówię o tym, bo przy tych parametrach technicznych OnePlusa 12 mogę stawiać za wzór w tej kwestii, a dodatkowym potwierdzeniem tych umiejętności zarządzania ciepłem jest szybkie ładowanie, które generuje w samym telefonie tylko nieznaczne podniesienie temperatury, ale w żadnym wypadku nie jest to porównywalne z iPhone'em, który obsługuje ładowanie ponad 3-krotnie wolniejsze. Tu natomiast faktycznie w nieco ponad 30 minut można naładować telefon do pełna, a po odpięciu nie jest piekarnikiem, co na dłuższym dystansie zwyczajnie nie zamęczy Wam baterii. To niewątpliwie jest atut tego telefonu, tym bardziej, że po pierwsze 100-watowa ładowarka jest dostarczana w zestawie, a dwa, że standard SuperVOOC jest dostępny też w ładowarce samochodowej oferowanej przez OnePlusa. W obszarze ładowania ujawnia się też zasadnicza różnica między 12 a R-ką, która nie posiada ładowania bezprzewodowego. Tu mam duże wątpliwości, czy przy telefonie z tej półki cenowej wycięcie akurat tej funkcji jest właściwą decyzją. Ja przynajmniej jestem już bardzo przyzwyczajony do ładowania telefonu w ten sposób przy łóżku i brak indukcji powodowałby u mnie niepotrzebne kombinacje. O ile Nothing Phone'owi 2A mogłem to puścić płazem, bo jest dwukrotnie tańszy, tak tu nie można być tak wyrozumiałym. Tak czysto użytkowo wydawałoby się, że dwunastka to telefon bez wad, ale jednak w moich testach ujawniły się dwie rzeczy, na które zwróciłem uwagę i to całkowicie prozaiczne. Pierwszą jest górny głośnik do rozmów, który ma taką konstrukcję, że mimo iż tak optycznie, kiedy na niego spojrzymy, jest szeroki, to regularnie rozmawiając z kimś musiałem poprawiać jego ustawienie względem ucha, bo generuje bardzo kierunkowy dźwięk i lekka asymetria powodowała, że już słyszałem rozmówcę ciszej. Są tu jakieś małe problemy z propagacją wiązki dźwięku. Nie jest to problem krytyczny i przyzwyczaiłem się do tego po tygodniu, ale zwracam na to uwagę.
Drugą kwestią jest utrzymywanie zasięgu sieci podczas przemieszczania się. Dla mnie to jest chleb powszedni, że w trakcie jazdy samochodem rozmawiam z kimś przez zestaw głośnomówiący i o ile do tej pory przesadnie nie zwracałem uwagi na jakość połączenia przy innych telefonach, tak OnePlus jest dość wybredny pod tym kątem. Tu zaznaczam, że chodzi mi tylko o warunki dynamiczne, kiedy samochód przemieszcza się między jedną i drugą stacją bazową. Samsung i iPhone też oczywiście są narażone na pogorszenie jakości prowadzonej rozmowy, kiedy zasięg słabnie, ale w nich w zasadzie nigdy nie dochodziło u mnie do całkowitego zerwania rozmowy, a w OnePlusie przydarzyło mi się to kilkukrotnie i dało się to odczytać jako swego rodzaju schemat. Nie wiem, na ile to jest szerszy problem, może wy macie jakieś własne doświadczenia w tej kwestii, a wtedy podzielcie się nimi w komentarzach. Czyli ponownie, ten telefon uczy sztuki wybaczania. Poza samym systemem i ogólną kulturą pracy, aparat jest najjaśniejszym punktem 12, jednocześnie największym wyrzutem sumienia wersji R. Skupiając się jednak na flagowcu, tu również mamy do czynienia z nakładaniem lekkiej maski na część zdjęć, ale kiedy w S24 odbywa się to w sposób często zbyt agresywny, przez co ujęcia stają się sztuczne, tak tu naprawdę polubiłem tę mięsistość zdjęć. Te są bardzo fakturowe, balans bieli jest po nieco cieplejszej stronie niż w iPhone'ie, ale bez przegięcia, więc wyglądają przyjemniej. A poza tym lepiej oceniam umiejętności OnePlusa w temacie zdjęć nocnych. Oprogramowanie iPhone'a w zasadzie zawsze ustawia dłuższe naświetlanie, przez co ujęcia są mniej naturalne, zawsze dążąc, żeby noc stała się dniem, a tymczasem OnePlus traktuje noc poważnie i fajnie potrafi uchwycić cienie i przejścia z miejsc doświetlonych w te całkowicie ciemne, a iPhone ma tendencję do prześwietlania źródeł światła. Jeśli chodzi o zbliżenia, to tu mam najbardziej mieszane uczucia, bo te najbardziej ekstremalne są w zasadzie nieużywalne i to bez względu na to, czy robimy je na statywie, czy z ręki. Ta matryca nie jest tak duża jak w S24 Ultra, więc wrzucanie tu możliwości powiększenia 100 czy 120-krotnego mija się z celem, bo zdjęcia bardziej przypominają wtedy obraz olejny. 12 w miarę jakościowo przybliża w ramach 25-krotnego zoomu cyfrowego, ale tu moim zdaniem szala delikatnie przychyla się w stronę iPhone'a. Plus należy się za stabilizację przed wykonaniem takiego zdjęcia, gdzie system bardzo skutecznie potrafi zamrozić kadr i wtedy możemy fotografować, gdzie w iPhone'ie trzeba nieco pewniejszej ręki. Teraz pozwolę sobie zamilknąć na dobre, a wy zobaczcie pozostałe zdjęcia, gdzie przy okazji poza samym iPhone'em zestawię też ujęcia z OnePlusa 12R. Canto por ti, tú no respondes, luna te perdí por otra mujer, yeah, yeah. Por otra mujer, no, 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 por otra mujer. Tu jeszcze dodam trochę na temat tańszego modelu. Wszystko, co dobre w jego aparacie, zaczyna się i kończy na obiektywie głównym. Ten moim zdaniem tylko nieznacznie ustępuje flagowemu bratu, a w niektórych przypadkach ciężko zarzucić mu, że zrobił zdjęcie gorsze. Dość podobnie wygląda to przy kamerze frontowej, gdzie klasyczna 12 subtelnie mocniej uchwyca fakturę ludzkiej skóry czy ubrań, co na pewno po części wynika z dwukrotnie większej rozdzielczości matrycy, ale tu nie ma mowy o przepaści. RC brakuje natomiast jakościowego zoomu, bo w zasadzie tylko przybliżenie dwukrotne bazujące na przycięciu kadru z 50-megapikselowej matrycy trzyma poziom, ale potem bliżej robi się już ziarniście i miałko, a brak osobnego teleobiektywu jest najbardziej wyczuwalny. Podobnie sytuacja ma się z obiektywem szerokokątnym, który ma niską rozdzielczość i wyraźnie odstaje od droższego brata, o iPhone'ie nie wspominając. W zasadzie poza obiektywem głównym i frontowym broni się tu jeszcze tylko obiektyw do zdjęć makro, ale przy tym trzeba go aktywować ręcznie, podczas gdy w 12 dzieje się to automatycznie po zbliżeniu telefonu do obiektu. No i mamy jeszcze temat wideo, gdzie OnePlus broni się w stosunku do iPhone'a, który stanowi dla mnie benchmark w tej materii. Trochę mi to przypomina taki pojedynek dwóch równorzędnych bokserów, z których jeden ma lepszy lewy sierpowy, a drugi prawy prosty. Oba telefony dobrze stabilizują ujęcia w trybie standardowym, iPhone dopiero w trybie sportowym potrafi odczuwalnie lepiej uspokoić kadr, a poza tym oferuje większą detaliczność na zbliżeniu. Natomiast to, czym OnePlus mnie zachwycił, to możliwość nagrywania zwolnionych ujęć w 480 klatkach na sekundę i absolutnie jestem w stanie mu wybaczyć, że oferuje to tylko przy rozdzielczości 720p, bo tu liczą się przede wszystkim możliwości, jakie to daje. Gdybym miał ten telefon prywatnie, to chyba wszystko starałbym się nagrywać w tym super slow motion, samochody, drzewa, zwierzęta, sportowców, co tylko się da. Tu ponownie chyba najlepiej będzie, jeśli po prostu pokażę wam kilka przykładów. Yeah.
No to może jeszcze test kamery frontowej. Nagrywam w 4K w 30 klatkach. OnePlus nie ma możliwości nagrywania w 60 klatkach, tak jak na przykład iPhone, więc tutaj, żeby szansę wyrównać, nagrywam w takiej samej formie i przy takim samym klatkarzu. No i przy okazji możecie sobie sprawdzić, jak łapią mnie mikrofony. Fakt, że jestem raczej w cichym otoczeniu, więc nic nam nie przeszkadza. No ale można sobie wyciągnąć jakieś wnioski. Więc tak to wygląda. Strasznie dziś gryzą muszki. Masakra. Muszki, komary, wszystko jest w tym roku. No ale cóż, trzeba uważać. Czołem! Z pewnością jest wiele rzeczy, których szczegółowo nie poruszyłem w tym filmie, ale zrobiłem to intencjonalnie, bo rozważania na temat na przykład wydajności były już poruszane na innych kanałach i wnioski, które tam znajdziecie, są zbieżne z moimi. Dwunastka to wydajnościowy potwór, którego nie sposób zadławić, ale co ciekawe, to samo mogę powiedzieć o jego tańszym bracie. Szczerze mówiąc, gdyby nie te niedoskonałości w pozostałych obiektywach R-ki oraz brak ładowania indukcyjnego, to przesiadki na ten telefon specjalnie na minus bym nie odczuł. No, ewentualnie jeszcze brak eSIM, z którego regularnie korzystam za granicą, byłby dla mnie bolesny. Ponadto nieoczywistą różnicę z perspektywy użytkowej wyłapałem tuż przed wypuszczeniem tego filmu, kiedy przerzucałem zdjęcia i filmy z obu OnePlusów na dysk, gdzie w klasycznej 12, dysponującej pamięcią UFS 4.0 i gniazdem USB w standardzie 3.2, te kilka giga danych przerzuciłem bardzo sprawnie, dosłownie w ciągu minuty. Natomiast R-ka z USB 2.0 i pamięcią UFS 3.1 potrzebowała jednak odczuwalnie więcej czasu, żeby to zadanie wykonać. To są oczywiście detale, które dla jednego będą ważyć dużo, a inny wzruszy ramionami i powie, że w ten sposób z telefonu nie korzysta. Musicie zrobić sobie rachunek za i przeciw. Oczywiście jest jeszcze kwestia nieco innego wykonania, ale fundamenty, na których zbudowano oba modele, są bardzo podobne. Dzielą słynny fizyczny suwak do przełączania trybów dźwięku. System daje w zasadzie te same odczucia, zarówno jeśli chodzi o funkcję, jak i szybkość działania. Ostatecznie w R-ce siedzi w dalszym ciągu wydajny zeszłoroczny Snapdragon 8 drugiej generacji. Pojemność baterii jest nawet subtelnie większa w tym telefonie, co przy odrobinę mniejszym ekranie obsługującym też niższą rozdzielczość daje jeszcze lepszą wydajność na baterii. Dlatego gdybym miał Wam coś doradzić i jakoś to spuentować, wydaje mi się, że tak zwana pełna dwunastka to taki odpowiednik pierwszego i głównego auta w rodzinie, i mi osobiście ciężko byłoby zrezygnować z rzeczy, które różnią oba modele. Już nawet wolałbym wziąć wersję z 12 GB RAM-u za okolice 4000 zł, ale mieć wszystko na pokładzie. Nie skreślam jednak wersji R, bo ona też może mieć swoją rolę do spełnienia, na przykład jako drugiego telefonu w domu, ale nie mojego, tylko na przykład drugiej połówki lub kogoś innego z rodziny, kto będąc mniej wymagającym i tak będzie odbierał R-kę jako smartfonową petardę, a jednak w kieszeni zostanie Wam po pierwsze 1000 zł, a macie gwarancję, że oba telefony będą działać przez długi czas na podobnym, bardzo wysokim poziomie. Także ja tańszego OnePlusa nie skreślam, bo po prostu on musi się wpisać w Wasz indywidualny plan i potrzeby. A co do głównego bohatera, to kolejny telefon, który nie jest idealny, nie ma takich. Zaznaczam, sam fakt, że każdy producent idzie swoją ścieżką, powoduje, że zawsze odbędzie się to kosztem potrzeb zarówno funkcjonalnych, jak i estetycznych jednej bądź drugiej grupy odbiorców. To jednak nie przeszkadza mi nazwać go jednym z najfajniejszych smartfonów, z jakich dotychczas korzystałem. Stawiam go wyżej od S24 Ultra i bardzo blisko iPhone'a. Czułem się tu po prostu dobrze. Telefon był przewidywalny, spójny, no i to slow motion. Fajna sprawa. Wymieniłem po drodze kilka mankamentów, ale bardziej niż w przypadku innych telefonów jestem skłonny do wybaczania, bo tu zwyczajnie dzieje się dużo dobrego, a ten telefon wzbudza jakieś emocje. No po prostu, Latynos czystej krwi. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o 12 i co byście wybrali, mając do wydania 4,5 tysiąca złotych. iPhone'a 15 Pro czy właśnie OnePlusa? Ostatecznie doszliśmy do momentu, w którym ceny obu tych telefonów niemal się zrównały, więc pytanie nie jest z kosmosu. Pamiętajcie też, że jeśli ten film Wam się spodobał, a te poprzednie też do Was trafiały, to subskrypcja kanału Twoja Rzecz będzie dla mnie najlepszą nagrodą i prostą ścieżką do tego, by to miejsce rosło. Za dziś dzięki, dobrego dnia i widzimy się już niedługo. Czołem!